Lamborghini Centenario. Pisaliście, żebym kupił ten samochód i w końcu go mam. Na razie tylko na obrazku. Musimy zrobić sobie zdjęcie najpierw na sam początek, bo jest to piękne Lambo. Było Lamborghini Veneno, które niespecjalnie mi się podobało, a Centenario zrobili naprawdę bardzo w porządku, ładnie wygląda. Nie wygląda jakoś tak, nie wiem, już przesadzenie. Jeszcze jest jakiś taki Lambo Egoist albo coś takiego. Nie pamiętam, jak on się tam dokładnie nazywał, też miał jakąś taką dziwną nazwę, ale wygląda okropnie, jeszcze gorzej od Veneno, powiem wam, naprawdę, to jakiś koncept czy coś. A tutaj mamy naprawdę Centenario, bardzo, bardzo ładne auto, moim zdaniem świetnie wygląda. To jest jakiś taki następca Lamborghini Aventadora? Zresztą Lamborghini Aventador, jeszcze pamiętam, jak był niedawno nowy i był takim, można powiedzieć, następcą Lamborghini Murcielago. A tutaj już Centenario. Zresztą Centenario naprawdę bardzo, bardzo ładne. I tutaj mamy takie połączenie takich bardziej kanciastych kształtów z Lamborghini Aventadora z takimi bardziej obłymi. Jednocześnie połączone z bardzo ładnym tyłem. No ogólnie auto świetnie wygląda. Co wam tutaj dużo mam do powiedzenia. Nie wiem, jak inaczej mam wyrazić mój podziw dla tego wozu. Jest świetny z wyglądu. Bardzo, bardzo w porządku wygląda, nie wiem, jak mam inaczej to jeszcze powiedzieć. Po prostu gites malines. Cyk, robimy fotki. Strzelimy może w ten sposób. Nie ma nowych samochodów na zdjęć. 420 aut. Już sfotografowałem. Zobaczcie, jak pięknie. Jak pięknie. No i co? I sprawdzimy na tym dodatku, jak auto sobie daje radę i czy w ogóle daje sobie radę. Mam jeszcze chyba tam wyścigów kilka do zrobienia. Tutaj na tej mapce i trzeba będzie sprawdzić, czy może w ogóle mam w jakiejś w klasie S2. Nie E2. Ciekawe, jaka by była klasa E2. Nieważne. Zróbmy sobie wyścigi. Co my tu mamy? Jest w klasie S1 coś. No, w S2 może być już wszystko porobione. Ale ewentualnie, no nie no, wszędzie mam po 2 złote medale. Po 3. Potem medale. Tu mam 3. No kurde. Czyżbym nie miał? Chyba, że zrobię te mistrzostwa w S1. Ale kurczę, chciałem Centenario pojeździć. No nie fajnie, Wlucek. Nie fajnie. Nic, możemy pojeździć te wyścigi, które już pojechałem. W razie czego. Koniecznie to musi być dzisiaj Centenario, no. Możemy zrobić strefy driftu. Albo co my tu mamy? Znak ostrzegawczy. To jest... To jest jakaś droga tutaj? To mamy skok chyba. Tak, tam jest skok. Możemy porobić te różne skoki. Strefy pomiarowe. Udajmy się w to miejsce. Cyk. Zrobimy sobie strefy pomiarowe. Jak nie ma wyścigu w klasie S2, to też trzeba porobić. I tak, ja sobie ten samochód ulepszyłem w ten sposób, żeby... No oczywiście jak najlepsze przyspieszenie miał. O, a co to? Czemu mi się nie włączyła ta strefa? Co jest? Aha, już się... Ha! Nie, bo mi tak nie mrygnęło i nie wiem, o co chodzi. Ile tu trzeba mieć prędkości? Nowy rekord życiowy. No to nie było trudno osiągnąć nowy rekord życiowy, ale tylko jedna gwiazdka. Zobaczmy, jaką musimy tu prędkość mieć, żeby było zadowolenie. 257 km na godzinę prędkości średniej. Spróbujemy w tę stronę, ale myślę, że tak jak jechałem pierwotnie, było lepiej. Czyli tak, jeśli chodzi o prowadzenie, no to tutaj no nie dawałem żadnych spoilerów ani nic takiego, dlatego że popsułoby to wygląd mojego Lambo. Ale jeśli chodzi o prędkość, przyspieszenie, no to tutaj nie ma kompromisów naprawdę. Wszystkie najlepsze części są włożone. I auto powinno wymiatać. I nawet całkiem nieźle się trzyma tej drogi, przynajmniej na Hot Wheels. I zdobyć tutaj 3 gwiazdory, zobaczcie, nie było trudno. 7 biegów i chyba mamy radar po drodze jakiś. Ciekawe, czy ja jeszcze umiem jeździć na Hot Wheels. Powiem szczerze, dawno tu nie jeździłem. Ale pamiętam, że trzeba na tych zakrętach ostro zwalniać. O, już jestem na strefie pomiarowej następnej. Trzeba troszeczkę podkręcić tempo. To jest chyba jedna z najfajniejszych stref pomiarowych w Fordzie, bez kitu. Zobaczcie, jak się fajnie dookoła jedzie. Jest! I czy udało się zdobyć
3 gwiazdki. Tak, 225 mieliśmy do zdobycia, a ja zdobyłem 250. Strefę driftu, no to nie wiem, chyba raczej nie tym samochodem, bo tu mam napęd na 4 koła. A niebo nad miastem, radar, możemy tam pojechać także. Także zobaczcie, bez problemu tym samochodem, naprawdę. Ja gram na bez kontroli trakcji, bez ABS-u, bez niczego. I samochód świetnie się prowadzi, świetnie mi się nim jeździ ogólnie. Mimo, że mamy no, taki dosyć trudny poziom. O, radar, trzecia gwiazdka. Nawet nie wiedziałem, kiedy mi się to nabiło, bo jadę do zupełnie innego miejsca. A tutaj zdobyłem sobie 3 gwiazdki bez problemu, także auto jest totalnie koksiarskie. Jeśli macie problemy z wygrywaniem, to myślę, że ten samochód jest właśnie dla was. Bardzo, bardzo łatwy do zrobienia. Nie trzeba było tutaj nic kombinować. Napęd na 4 koła mamy troszeczkę z... pod sterownością jest problem, czyli wywala nas na zewnętrzną zakrętu, ale to jest naprawdę bardzo rzadko. Musimy jechać bardzo nieostrożnie. Z hamowaniem nie ma żadnego problemu, widzicie, wytracam prędkość przed zakrętem bardzo ładnie. Także ja się nie dziwię, dlaczego gracze, którzy mieli Centenario, dlaczego oni ze mną tak łatwo wygrywali. Tu mamy to... Porobione. Kurczę, już widzę, że tutaj wszystko mam porobione. Żadnych radarów, żadnych stref prędkości więcej. Tu mamy, no miałbym jakiś wyścig w klasie S2 poleciał. Centenario. Musimy jakiś samochód sobie wymyśleć do klasy S1, żeby porobić te wszystkie wyścigi, ale... A co to? Nie mogę sobie tutaj wybrać. A czemu to? Aha! Ja się chyba z kimś ścigam. No? Aha, bo ja tutaj wziąłem wyścig jeden na jednego. To ciekawe, nawet nie wiem, kiedy mi się to włączyło. Jak coś musiałem nacisnąć szybko i nie zauważyłem, ale dobra, to sobie wygramy bez problemu, bo tutaj to nie ma żadnego wyzwania, nawet to nie będzie za 50 tysięcy kredytów, także to takie słabe, ale nic, no, dobrze jest. Wygraliśmy sobie i teraz tak, przeteleportu... bo mieliśmy ten skok jeszcze zrobić jakoś, tylko nie wiem, w którym on miejscu jest. To jest jakaś taka trasa wyznaczona pomarańczowa, ja chyba na niej muszę być. Spróbujmy. To jest... Zobaczymy, gdzie ten skok, w którym miejscu jest. Źle jadę. Musimy zawrócić. Co to mnie tutaj tak dziwnie prowadzi? Muszę sobie ogarnąć, gdzie ten skok jest, do cholery. I też wrąbałem sobie tutaj dużo mocy. Oczywiście to nie jest maksymalny tunik, bo maksymalny tunik to tam będziemy mieli w klasie X. Niektórzy mówią, że że klasa X to jest klasa dla Centenario. Ja się z tym nie zgadzam, w klasie S2 ten samochód też wymiata, chociaż... Ponieważ mamy tutaj napęd na 4 koła, w Fordzie Horizon takie samochody mają niską prędkość maksymalną. I no... 300 chyba 70 albo 390 to już jest taka prędkość max w tym samochodzie, także... No nie najlepiej w klasie S2, szczerze powiedziawszy. Jakbyśmy gdzieś jechali Goliata, mogłoby być ciężko wygrać. Tu mamy strefę pomiarową, ale tu nie muszę się starać, bo już przed chwilą sobie to zrobiliśmy na lajcie tym samochodem. Ale możemy jeszcze raz tu pojechać, żeby poćwiczyć. Teraz cisnę na max gazu i trzeba trochę gazu puścić, żeby utrzymać się na trasie. Ale jeździ się totalnie odjechanie tym samochodem. No i tu mamy skok. Chyba nie będzie problemu, ale trzeba to jeszcze wylądować. Okej. Nowy rekord życiowy. Zdaje się, że raczej to zaliczyłem, bo już widzę, że trzy, nie wiem, gwiazdki, jak to nazwać, czy trzy płomienie, nazwijmy to, się pojawiły bez problemu. Czyli to mamy zaliczone. Teraz klasa S2. Ja bym pojechał jakiś wyścig, sprawdził, jak mi pójdzie. Tylko ja chyba sobie ustawiłem wcześniej poziom trudności na ten Pro. Nie ten taki najwyższy, tylko Pro. Jest trudno mi na Hot Wheels wygrywać, bo to jest taka nowa mapka, nie znam tutaj za bardzo tych tras. I sprawdzimy, czy w Centenario będę w stanie wygrać z botami na najtrudniejszym poziomie, czyli nie do pokonania.
I rzeczywiście oni nieraz są nie do pokonania, zwłaszcza jeśli się gra z kimś w kooperacji. Zauważyłem, że podczas gdy zaprosimy kogoś do naszej gry, do współpracy, to jest tak, że jak ktoś jedzie, jakiś gracz jedzie przodem, to boty starają się go dogonić. I ten, co jedzie gdzieś tam z tyłu, na równi z botami powiedzmy trochę, to te boty nie dają szans. No po prostu na każdej prostej jest odejście. Nie dają się dogonić. I próbują dogonić tego gracza, który jest na przodzie. Jest to bardzo słabe, bo masz wrażenie, że twój samochód jest totalnie do dupy. A zachowują się te boty tak jak... No prawie tak jak w NFS-ach. Obejrzyjcie sobie serię z Need for Speed Underground 2, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. No mamy tutaj, no dawaj, nie pchajmy tam. Cholera, mogę sobie ale wiecie co, ja się chcę z botami pościgać. To jest to? To jest to. Bierzemy. Bierzemy moją... Właściwie to nie jest chyba zabawka torowa, nie jest w tej klasie. To jest totalnie wypasione auto. Ono tam jest odciążone, ale jakieś tam bariery w środku chyba ma. Teraz weźmy sobie... Czy mam tu jakieś cele do wykonania? Ja je chyba wszystkie zrobiłem. Poziom trudności jest. Mamy pro ustawione, spróbujmy nie do pokonania. Sterowanie normalne, ręczne. Uszkodzenia to nie. I akceptujemy i startujemy. Zobaczymy jak mi pójdzie z tymi drivatarami. Z pro jeszcze udawało mi się wygrywać. Ale z tymi może być problem. To znaczy zawsze miałem z nimi problem, jeśli miałem samochód z napędem na tył. No to było bardzo ciężko. Te trasy, o właśnie. Te traski są tyle trudne, że czasami, jeśli ich nie znamy, to możemy bardzo łatwo wypaść z drogi. Jak widzieliście, przed chwilą to się zdarzyło. Dlatego trzeba jechać ostrożnie. Jak ktoś ma Hot Wheels, to wie o czym mówię. Na pewno tak się troszeczkę zdziwił. Sprawdzając ten dodatek, bo te traski wyglądają naprawdę, są tak wyprofilowane, jakbyśmy mogli cały czas z pełną prędkością jechać. A tu się okazuje coś zupełnie innego. I zobaczcie, jak oni zapieprzają na tym poziomie trudności, naprawdę bardzo szybcy są. Zresztą to jest klasa S2, tutaj no już maksymalna prędkość. No i zobaczcie, 380 km na godzinę jechałem maksymalnie. Z tym doładowaniem takim. To nie jest dobrze w klasie S2. Ale tutaj w Centenario bardziej zależy mi na przyspieszeniu i w sumie trochę prowadzeniu. Chociaż no, nie wymagam od tego samochodu zbyt wiele z racji tego, że mamy napęd na 4 koła. To mimo to i tak auto naprawdę prowadzi się bardzo wybornie. No, ale to już kwestia umiejętności i znajomości trasy, żeby wygrać z botami na tym poziomie. Nie jest to taka łatwa sprawa, jak widzicie, dogonić ich. Przede mną jest Bentley. Dalej jest chyba Pagani Zonda Cinque. A na samym przedzie nie wiem nawet, co to tam jedzie. Na pewno coś bardzo szybkiego, bo to jest klasa S2. Wyścigi na najwyższym poziomie. Oczywiście możemy też ścigać się w klasie X, ale... Ja nie wiem, tam już chyba to nie ma sensu za bardzo. Czy lata tymi samolotami. Z przodu jedzie Koenigsegg. Chyba Agera. Albo One to One. Mógłby się to One. Nie poszedł mi najlepiej ten wyścig. Wygranie go nie jest taka łatwa sprawa. Trzeba to robić nie byle jakim samochodem. Na pewno Centenario jest to jeden z lepszych samochodów, jaki możecie kupić w Fordzie do wygrywania. Bo jak do tej pory, no... Każdy wyścig, każda próba tym samochodem to jest czysta poezja. Wykonuje się jak smarowanie chleba masłem, dosłownie. I to takim masełkiem już troszeczkę zagrzany. Łatwiutko idzie, elegancko. No dobrze, to chodźmy jeszcze może jeden wyścig. Co myśmy tutaj mieli? Co to jest za Goliat? O,
Okej. Okay. Aha, dookoła. No dobra, możemy to polecieć, spróbować. Tylko nie wiem, czy w klasie S2. Chyba w klasie S2, czy nie? Zaraz zobaczymy. Wyścig, zapisz się. No Centenario jest to jedyny samochód, który się... O, możemy wybrać Centenario. Wybierzemy Goliata. Elegancko. Właśnie, ciekawe, na mapce zimowej chyba nie było tego Goliata. A swoją drogą, od kiedy wprowadzili Hot Wheels, na mapkę zimową nie da się wbić. Jeśli ktoś kupi sobie tą aktualizację, to DLC. Okej. Jeśli ktoś sobie kupił DLC zimowe, no to niestety sobie teraz nie pogra, jeśli ma też DLC Hot Wheels. A nawet chyba jak ktoś nie kupi, to i tak nie może grać na tamtej zimowej mapce. Także jeśli ktoś lubi zimę, sorry. To nie było dobre, ale powrót na trasę zaliczony. Patrzcie na to, co ten samochód wyprawia na drodze. Musimy jechać dookoła mapki. Jeszcze ani razu nie jechałem tego wyścigu. Więc może być trochę trudno. Przede mną Bugatti, Lexus LFA? Nie, to chyba może być GTA Spano. Ale pięknie to zrobiłem, to był fart. Zaryzykowałem i pojechałem tutaj, nie byłem pewny, czy się utrzymam. Ale się utrzymałem, bo nie raz tu już bywałem. Cyk. Zobaczcie, jak pięknie. Tutaj trzeba uważać. Właśnie, tutaj można bardzo łatwo wypaść, bo nagle ta droga jest tak tutaj słabo profilowana. I można się zdziwić odrobinkę. Ale zobaczcie, kurde, na najwyższym poziomie trudności, serio. Zawsze miałem problemy z tym poziomem trudności. I zwłaszcza na Hot Wheels, gdzie nie jestem tak za bardzo obeznany w tych drogach. Tu musiałem mocno hamować, bo mnie tak wywaliło na ścianę. Ale podgonili mnie, podgonili są już na ogonie. Tutaj trzeba powoli. Na razie idzie dobrze. Kurde, to Centenario jest najlepsze chyba w tej grze. Jest to taki flagowy samochód Forzy, no nie? Się już od samego początku na wszystkich zwiastunach pokazywał. Chyba nie bez przyczyny, co? A tak swoją drogą, kupiłem sobie Season Pass i ten Season Pass obowiązywał na... dwa dodatki, na właśnie Hot Wheels i na mapkę zimową, na Mountain Blizzard. Teraz się zastanawiam, czy będzie coś jeszcze do Forzy, jakaś ekspansja mapki. Też mi się nie podoba fakt, że kupujemy sobie grę dosyć drogą, jeszcze musimy sporo do niej dokupować. Ale z drugiej strony są to naprawdę fajne rzeczy, no i jak widzicie na odcinkach, czy to się opłaca, czy nie, no to zależy, czy ktoś lubi Hot Wheels, czy nie. No, ja też nigdy z Hot Wheels nie byłem zaprzyjaźniony za bardzo, bo jak byłem mały, to no, moich rodziców nie było stać na takie zabawki. Jakieś tam resoraki miałem, ale no nie takie markowe może. No. Ale mimo to fajnie można się pobawić na tych mapkach. Na tej mapce, tej Hot Wheels chyba bardziej nawet, bo na tej zimowej... Na zimowej w sumie też, ale najwięcej jest zabawy chyba i tak na tej podstawowej mapce, więc te dodatki nie są jakieś tam obowiązkowe. A ja zawsze powtarzam, że jest tak dużo samochodów w Forzie, że kupowanie nawet Season Pass na jakieś tam dodatkowe auta nie ma potrzeby. Podstawowa wersja gry starcza na bardzo, bardzo długi czas zabawy, jeśli ktoś oczywiście lubi jeździć samochodami, jeśli ktoś lubi motoryzację. Kurde, ale mnie tutaj zrobił ten Bentley. No powiem wam, że coraz lepiej mi idzie na tej mapce Hot Wheels, chociaż to może być zasługa... O, shit, zasługa...
Centenario. Złoty. O, shit. Trochę przesadziłem, nie? What? Co? Co to było? Jak to się stało? Jest za wolno jechałem? Nie, może to ile tam trzeba jechać? Ło! Niemożliwe, przegram. To koniec Goliata już? Cały wyścig prowadzi, a shit! Prowadziłem, a teraz bym przegrał. No dobrze, jeszcze się nie poddajemy, jedziemy do końca. I to jest tak, pochwaliłem tylko, że mi dobrze idzie na tej mapce i zobaczcie. Pff, jak poleciał. Latają, ale to dobrze, no. Nie jeżdżam jak przyklejeni, jak w Need for Speedzie. No jak on zrobił ten zakręt? Okej, trzymam się jeszcze drogi. Nie wierzę, że tam po prostu nie doskoczyłem, nie doleciałem. O. Było blisko. Ale się udało, jest dobrze. Tak powinny być w Polsce wyprofilowane trasy dla Passatów. Wow! Koniec! No fajnie! Trzecie miejsce. No ale jak na pierwszy wyścig, to chyba dobrze. Ech, no ale myślałem, że wygram. Prawie cały wyścig jechałem pierwszy, a tam w pewnym momencie się zdupiło coś. Okej. No, kas trochę wpadł za Goliata. Mogło mi pójść o wiele lepiej. Ale to sobie tam potrenujemy z ludzkami jeszcze tą traskę, co? Goliat jest fajny. Uruchomimy sobie tu sesję online i polatamy. Cyk, cyk, No właśnie, 40 tysięcy. No nie najlepiej, ale... Ostatnio na live'ie wygrałem dwa razy pod rząd samochody Hot Wheels. Nie Hot Wheels, Horizon Edition, o. A je nie jest tak łatwo wylosować, także myślę, że to sporo osiągnięcie. Moi drodzy, bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.